Kochani, witamy Was po raz kolejny z Cichocinka, tym razem spod Dworku Prezydenckiego, bo zapewne nie każdy wie, że nie tylko na Wybrzeżu, ale także w centrum Polski prezydenci mają swój prywatny dworek. Byli tu wszyscy prawie prezydenci Rzeczypospolitej. Dworek był budowany w 1933 roku i jego inicjatorem był prezydent Mościcki, ale niestety ani razu nie doczekał się, żeby tutaj przyjechać. W czasie wojny z kolei w dworku była siedziba Gestapo. No, ale teraz jest, nawet w tym miejscu pracowałem, bo niegdyś było to przedszkole publiczne, gdzie uczyłem dzieci rytmiki. To tak bardziej osobiście. Jak przyjadą Państwo do Cichocinka, to oczywiście można zwiedzić dworek wewnątrz. W tym okresie jest pandemia, więc aktualnie jest zamknięte. Natomiast zapraszamy, jak się skończy ten trudny czas i wtedy możecie przyjechać, zobaczyć go również wewnątrz. Jeszcze raz pozdrawiamy, a naprzeciwko, może pokażemy, jest sanatorium Wrzos. Pozdrawiamy i zapraszamy do Cichocinka. Paweł Sobota i Witamina.